Marcinie, jakieś nowe inspiracje, nowe aplikacje, co to takiego jest? A no widzisz, Bernardzie, rzeczywiście jakoś tak szukając różnych, ja mam taką duszę gadżeciarza, nie? jakby w tym usprawnianiu efektywności, to szukam zawsze jakichś takich narzędzi, które mogą mi właśnie usprawnić i pomóc być bardziej skutecznym. I rzeczywiście ostatnio zaczyna, zacząłem się przyglądać takim narzędziom, które pomagają lepiej myśleć. Które pomagają lepiej robić notatki. No i właśnie też wizualizować te notatki. Lepiej myśleć, lepiej robić notatki i wizualizować. Lepiej myśleć, czyli żeby nas stymulowało do myślenia, tak? Wizualizować, żeby widzieć to, co myślimy, i żeby to dziś zachować sobie na później. Tak, tutaj te trzy mhm. rzeczy. Tak, wiesz, bo w ogóle. Okazało się, że jak klienci, którzy chcą sobie tam uporządkować swoją pracę, zaczęli mi zgłaszać taki temat, że mówią, wiesz, no uporządkowaliśmy zadania, ale my mamy mnóstwo myśli, w sensie pomysłów, przemyśleń, robię, idę na jakieś spotkanie, idę, robię sobie w notatniku i w zasadzie to klienci mnie sprowokowali do takiego popatrzenia, kurczę, jak bardziej ogarnąć sobie notatki, i te różne zapiski, bo okazuje się, że tutaj też może być dużo, dużo bałaganu, i to, to była jedna taka inspiracja. Druga, że rzeczywiście też mi OneNote troszeczkę przestał. Sprawdzać się w pewnych zastosowaniach. No i też dla siebie zacząłem szukać, czy ja mogę znaleźć jakąś aplikację. Ja jestem taki digitalowy, więc, więc wolę, właśnie, bardziej na komputerze, na urządzeniu mobilnym, na smartfonie niż tradycyjnie na papierze czy na mere cable. I zacząłem, zacząłem właśnie się zastanawiać, jakie, co, co teraz jest na rynku. Zacząłem w ogóle szukać. I co, no, jest? Mi co jest na rynku? Ujawnisz nazwy? Co jest na rynku? No, ujawnie, ujawnie. Znaczy, ja, jak zacząłem research, to się pojawiło taki jakiś Obsidian najpierw. To też okay. wiem, że kiedyś Ty się na to natknąłeś. Aha. To był taki pierwszy punkt. Jak zacząłem zgłębiać obsydiana, który mi się bardzo spodobał, ale mnie przytłoczył, mhm. e, więc zacząłem szukać, co jest jeszcze. No, to później był jeszcze Rome Research. To jest druga taka e, aplikacja, e, która jest podobna. A trzecia aplikacja, i to jest ta, na której się zatrzymałem, bo Rome Research też mi się wydał. No nie dla mnie, to jest LogSeq, tak jak log sequence, sekwencja logów. LogSeq i to jest rzeczywiście taka aplikacja, z którą no już kilka miesięcy ją tak zgłębiam, notuję i muszę powiedzieć, że, że bardzo przypadła mi do gustu. Rzeczywiście pomaga mi robić lepsze notatki. pokażę nam tę aplikację. No, możemy spróbować. Przygotowałem tutaj na nasze spotkanie taką wersję demonstracyjną, więc tu może za dużo notatek nie będzie, ale myślę, że główne mechanizmy będziemy w stanie zobaczyć. Już odpalam ekran. Dobra. O, myślę, że będzie widać. Dobra, już, już, już widzimy. Widzimy twój ekran z tego co. Tak rozumiem. jest, widzimy, widzimy właśnie ekran te, tych sekwencji logów, i yy, yy, sam interfejs prawdopodobnie nie jest jakoś mega zachwycający w pierwszym podejściu. Jest przede wszystkim czysty. Szczególnie jeżeli ktoś yy, taki bardzo minimalistyczny, byśmy powiedzieli. Jeżeli ktoś na przykład yy, korzystał z takiej aplikacji Workflowy, to jest komercyjna aplikacja, też taki tak zwany outliner do robienia notatek. To właśnie twórcy Loksika bardzo mocno się wzorowali na Workflow i tego nie używają, nie, nie hmm. ukrywają. Więc generalnie. E, interfejs jest dosyć, e, dosyć jakby taki właśnie skopiowany z Workflow I na czym polega praca z Loksikiem? Codziennie po uruchomieniu Loksika tworzy nam się karta z danym, dniu, z danym dniem. Czyli tu działa to na takiej zasadzie, jakbyśmy sobie wzięli nie wiem, kalendarz czy notatnik. Na, na, każdy, na każdy dzień, zawsze, zaraz po uruchomieniu, uruchamia nam się tutaj ten, ta karta i my zaczynamy robić notatki. To robienie tych notatek jest banalnie proste, bo wystarczy tutaj ustawić kursor i zacząć coś pisać. Czyli, jeżeli teraz mi przyjdzie jakaś myśl, na przykład, nie wiem, po spotkaniu y, po, y, przygotować coś dla klienta. I teraz ja mogę sobie na przykład, nie wiem, XYZ, no to sobie zapiszę. I rzeczywiście to, ta praca z tym notesem, no to jest po prostu robienie ciągów takich myślowych. Co mi przychodzi? Znalazłem coś w internecie, dajmy na to znalazłem jakiś, jakąś stronę internetową, tu wspomniałem o Obsidianie, więc może kliknijmy o jakaś strona inter internetowa. Albo wręcz, co może być ciekawe, nie wiem, zrobię sobie jakiś zrzut ekranu. Czyli wejdę na tę stronę i stwierdzę, o na tej stronie to mnie zaintrygowało na przykład tutaj jakiś fragment. Mhm. Robię zrzut ekranu. I teraz po prostu sobie jako plik graficzny to wstawię, i to mi się już zaczyna tutaj przechowywać w tym moim właśnie, w tej mojej sekwencji logów. Teraz być może pójdę na stronę właśnie tą. Związanym z Ale w języku angielskim, czy po prostu aplikacja nie ma wersji polskiej? Ak akurat, właśnie LogSik nie. Znaczy ja przynajmniej nie znalazłem e, wersji hmm. polskiej. Być może jest. Fakt, że mi nie przeszkadza język angielski, więc stąd jakby zostałem przy angielskim. E, no i teraz strony, które pokazuję, no też są w wersji, e, wersji angielskiej. Stąd te zrzuty ekranu też będą po angielsku. E, więc wrzućmy sobie jeszcze jakiś fragment, tak żeby tutaj dołożyć sobie zrobimy, że to dotyczy naszego loksika. Co jest właśnie ciekawe, to w tym loksiku my możemy tworzyć takie jak widać tutaj nie wiem czy to będzie widać dobrze, może to się jakoś powiększyć chyba nie. Że jeżeli my wpiszemy coś w takie nawiasy kwadratowe, to tworzy nam się link. No i jak widać, ja tu sobie przygotowałem hmm. też notatkę, co mniej więcej, tam, na co my się umówiliśmy, co mam pokazać, więc tutaj mamy jakieś, mam jakieś pomysły, co bym chciał pokazać, ale jak widać, kliknę, Bernard, fruga, proszę bardzo, stworzyła mi się tutaj już tutaj Twoja biblioteka, można by powiedzieć, mam na ciebie teczkę, Bernardzie. Aha, I od aha. razu widzimy wszystkie powiązane z tym notatki. Czyli ja widzę tutaj notatkę z dzisiaj. Ale tutaj też testowo, załóżmy, jeżeli 15 listopada też mieliśmy spotkanie, to od razu widzę, że też 15 listopada mam jakąś notatkę z tym związaną. Czyli ten loksik bardzo szybko pozwala nam łączyć ze sobą informacje. I to mnie strasznie urzekło. Po pierwsze, że możemy błyskawicznie wstawiać informacje. Ja bardzo lubię pracować z outlinerami. Ja mam taki właśnie sposób myślenia punktowy. Czyli jest jakiś punkt, weźmy sobie, na, weźmy jeszcze to, zademonstrujmy może, dajmy na to, mamy na przykład przygotować coś dla klienta. I teraz już mam jakieś pomysły, na przykład, czyli na przykład, nie wiem, prezentację z trzema slajdami o systemach. Zarządzania. I tu już może przychodzi mi kolejna myśl. A no to może by tam w tej prezentacji trzeba by dać na przykład, nie wiem, dajmy na to pokazać to do i pokazać na przykład wrajka i na przykład pokazać, nie wiem, tik, tik. To też mhm. jakieś takie inne aplikacje. I w zasadzie bardzo szybko mogę sobie tutaj stworzyć jakąś taką główną strukturę dokumentu. Czyli jeżeli. Na, albo inny przykład. Czasami tworzę jakiś wpis na bloga. Od razu sobie zapiszę pomysł wpis na nowego wpisu. Na blog, na przykład o systemach zarządzania zadaniami. Znowu sobie tutaj weźmiemy systemach. I znowu mogę sobie jakieś tam myśli zapisać, już nie będę teraz odtwarzał tego mojego myślenia. I teraz, co jest ciekawe w tym loxiku? Po pierwsze, że mamy od razu strukturę. Jeżeli to by było dla mnie takie przytłaczające, no może być takie wrażenie o rany, zrobił się chaos, to tutaj mamy te bulety, klikamy sobie buleta i mam czystą kartkę tylko z tym tematem dotyczącym tego punktu. Czyli to jest takie, możemy sobie wchodzić w głąb, i, I jakby odtwarzać, czy, czy jakby w taki bardzo czysty sposób sobie myśleć tylko na ten temat, nie? jakby ma, mamy całą płaszczyznę. Chcę sobie wrócić, proszę bardzo, tutaj od razu mamy, na górze mamy, gdzie my jesteśmy, więc dość łatwo nam się po tym poruszać. I to jest jakby jedna rzecz, czyli to takie, oni po angielsku to nazywają, że to jest takie frictionless, bardzo szybkie zapisywanie tych różnych myśli. A później druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to strukturyzowanie tych myśli. Bo ja teraz, jeżeli tu zapisałem, że to dotyczy klienta XYZ, to ja mogę wziąć to w dwa nawiasy kwadratowe i tu system mi od razu podpowie, słuchaj, to może chcesz mieć kartę, tą właśnie teczkę na tego klienta. No proszę bardzo, tworzymy i w tym momencie już mam miejsce, gdzie mogę zapisywać coś o tym kliencie XYZ. Jeżeli ja teraz na przykład mam inny pomysł dotyczący, czyli na przykład znowu gdzieś Idziemy dalej. Za dwie godziny przyjdzie mi o rany. Powiedzieć klientowi XYZ o czymś. Ja sobie tylko zapiszę. Powiedzieć. No, już teraz mam tę kartotekę, więc teraz tylko skorzystam z tej podpowiedzi. Mam tego klienta o na przykład nowych systemach. nowej metodyce układania badań. I napisane. Później, jak wejdę do tego klienta, proszę bardzo, widzę, że ten temat też, jakby mam tutaj podlinkowany jako taką referencję. I jeżeli my tego używamy systematycznie, czyli podobnie zrobimy to na przykład, nie wiem, cofnijmy się, podobnie na przykład mieliśmy taką rozmowę 15, czyli tutaj na przykład będzie znowu spotkanie z klientem na temat metodyki. Układania zadań. I znowu tutaj będziemy mieli, ustalili główne decyzje, punkty do zbadania. Teraz znowu wejdę do tego klienta. To proszę, widzę, aha, to było 24. To było 15. Co jeszcze tu jest w ogóle ciekawe, jeszcze nie, ch nie chciałbym jakby przytłoczyć, jakby mhm. za dużo funkcji, to tu jeszcze jest ciekawe, że mamy od razu system filtrów i możemy powiedzieć: no dobra, nie pokazuj mi wszystkich referencji, tylko to, co na mhm. przykład dotyczyło spotkań. I praktycznie nam się robi z tego taki mikro CRM. Znaczy w ogóle jakby ten koncept i to narzędzie, mhm. to ono należy do kategorii narzędzi do tworzenia prywatnych baz wiedzy. Personal, mhm. personal Knowledge Management. I im dłużej zgłębiam ten temat, a jak mówię, ja tu jestem raczej, dopiero się przyglądam temu tematowi. To ja jestem zafascynowany, jak ludzie tworzą prywatne bazy wiedzy, jak ogromne tworzą zbiory danych, jak to później organizują, mhm. jak w ogóle tak. się zastanawiają, jak najlepiej zorganizować y, informacje. I y, też taki, powiedzmy, trend, który gdzieś tam dostrzegam, to jest, jak później tworzą grafy wiedzy. Jakbyś mógł jeszcze pokazać na chwilę to, co ja wyświetlam. Aha. Później, właśnie z tych wszystkich naszych notatek, to nam się tworzą takie fajne grafy wiedzy. I teraz, jeżeli. Ja mam tutaj: to jest wersja testowa, więc mamy stosunkowo niewiele informacji, ale już tu możemy zobaczyć, aha, że Bernard Fruga. Miałem spotkanie 24 i 15, tak samo jak z tym klientem. Nie? Widzimy jakieś połączenia. I czasami no. ludzie, którzy tego używają tak. Bardzo, bardzo intensywnie, to te grafy to przypominają ogromne takie konstelacje, w zasadzie, gdzie widać, jakie tematy ich interesują, co się ze sobą łączy, więc później praca z tą informacją i wyciąganie z niej wniosków. No, dla mnie to jest coś yy, w jakiś sposób wręcz fascynującego. Jasne, jasne. Marcinie, bo mnie to bardzo mocno przypomina obsydiana, tak od mm -hmm. strony wizualnej, bo mm -hmm. jeżeli byśmy rzucili okiem yy, na obsydianę, ja tu może pokażę jakieś okienko yy, <laughs> obsydiana. No to też właśnie mamy ten, prawda? Jest graczem. Mamy graf, tak jest. Tutaj mamy mm. jakiś tam w ogóle ten, nie? jakiś tak, do którego właśnie mamy różne tematy radia, akurat nie, jak zda, zdawałem egzamin krótkofalarski, mm. czy tam jakieś, jakieś inne tematy YouTube'owe, na przykład i tak dalej. Czyli rozumiem, że tutaj mamy tak naprawdę wybór Loksik versus Obsydian, tak, że to, że to jakby tutaj w, tej, w, tych, w tych obszarach rozmawiamy. Tak, tak, wiesz, bo to jest w ogóle. Ta sama kategoria narzędzi, one mają taką nazwę ITE, Integrated Thinking Environment, mhm. i one właśnie jakby mają bardzo podobne koncepty. W zasadzie można powiedzieć, że twórcy tych aplikacji bardzo mocno, jedni powiedzą się inspirują, drudzy powiedzą bardzo mocno ściągają z siebie, jeszcze inni być może powiedzą plagiatują. Mhm. Oczywiście jakby są subtelności w różnicach. Tak jak powiedziałem, ja, ja zaczynałem w ogóle research od y, Obsidiana. Mm -hmm. Mi osobiście Obsidian nie podszedł. I ja się mm -hmm. nawet z Dominikiem już jakiś z temu y, rozmawiałem na ten temat, bo on mówi, że w swojej społeczności też obserwuje y, bardzo podobnie, że jednym się podoba to, innym to. I jest coś takiego, mm -hmm. że jedni idą w kierunku Obsidiana, a inni w kierunku Loxika. Mm -hmm. I ja jest ciężko powiedzieć, dlaczego, poza jakimiś preferencjami osobistymi, bo mm -hmm. rzeczywiście te systemy. Są bardzo podobne. Co więcej, nawet działają na tej samej zasadzie pod spodem, czyli działają na plikach markdownowych. Mhm. E, mamy dostęp pełny do tych danych. Dane zostają u nas. Jest dużo wtyczek, więc jest bardzo dużo podobieństw. Mhm. E, ja mogę tylko podzielić się swoim doświadczeniem, że Loksik, e, przepraszam, że Obsidian mnie przygniótł. Jasne. A Loksik jest dla mnie taki bardzo lekki. Jasne. A Marcinie, bo tutaj weszliśmy głęboko, no głęboko, nie głęboko, ale szybko w temat Loxica i tutaj od kilku minut nas widzowie oglądają. Myślę, że część z widzów pamięta cię z naszego poprzedniego spotkania, gdy rozmawialiśmy o Microsoft Surface, gdzie opowiadałeś, nam pokazywałeś, nam jestem ci bardzo w ogóle wdzięczny. Jeszcze raz dziękuję za tamto spotkanie, bo ono wielu moim widzom bardzo mocno rozjaśniło właśnie ten też wybór, prawda, czy kupować rządzenie dwa w jednym Microsoftu, czy iść w jakieś inne elementy. Natomiast mamy też jak to zwykle na moim kanale widzów, którzy po raz pierwszy wskoczyli na ten kanał i widzą ten film. Widzą, no dobra, kanał Bernarda Frugi, no to rozumiem, że ten gość jest chyba gospodarzem, ale kim jest ten gościu z boku? To, to kim, kim jestem jest ten Grazieński? Jasne. Ja jestem autorem projektu Ogarnij Chaos. To chyba najłatwiej mnie właśnie pod takim hasłem spotkać, jak w przeglądarce się wpisze Ogarnij Chaos. I zajmuję się produktywnością, szeroko rozumianą produktywnością osobistą. Pomagam klientom, zwykle nasza współpraca zaczyna się od przepracowania, czyli pomagam przepracowanym klientom wyjść właśnie z tego przepracowania poprzez taką organizację pracy i takie zorganizowanie sobie właśnie zadań, informacji, też wiedzy. Ale przede wszystkim jakby zadań i, i, i projektów, i procesów w taki sposób, żeby, żeby praca nie była przytłaczająca, żeby można było osiągać ważne, ambitne, istotne cele. Bo moimi klientami są zwykle ludzie, którzy no dużo osiągają, tak? Jakby są, są raczej osobami, które chcą mieć efekty, chcą mieć dużo efektów. Ale właśnie w taki komfortowy sposób bez przeciążenia żeby osiągać w ogóle rzeczy ważne, bo wiele z tych osób też dochodzi do takiego właśnie w swojej karierze do takiego etapu, gdzie mówią moja praca zaczyna zajmować za dużo miejsca w moim życiu. Ona jest dla mnie ważna, ona dla mnie jest istotna, ale jednocześnie chcę też zaopiekować inne ważne Obszary mojego życia. O, i właśnie, I tutaj znalazłem to. właśnie twoją stronę. Znalazłeś moją stronę. Tak. Marko Chaos, to by skończyło mi marcinkwieciński.pl, prawda? I, tak i, jest. I tam jest mnóstwo, my... bo tutaj wyświetlasz oczywiście taką bardziej marketingową, natomiast jest sporo merytorycznych też rzeczy, czy podcast, czy blog, więc no różne formy też treści. Staram się dzielić tą wiedzą gdzieś w internecie, nie trzymać jej tylko dla siebie, więc. Więc właśnie. A gdzieś e... powinno na swojej stronie były informacje o aplikacjach. To gdzieś było wpis pis blogowy, czy gdzieś to znajdziemy w spisie treści o tych e... Wiesz co, tak na szybko, najszybciej to będzie wpisać marcinkwieciński.pl ukośnik systemy. I bo skąd kliknąć, teraz nie, 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 nie A dobra, do końca Marcin pamiętam. MarcinKwieciński.pl, ukośnik systemy. O, wpisujemy. O, systemy o, i tu mamy m.in. szereg systemów zarządzania zadaniami. To, może, to może, może kiedyś w ogóle też możemy o tym odcinek zrobić, o systemach zarządzania zadaniami, ale właśnie tutaj są różne, właśnie systemy, które pomagają organizować sobie pracę. Hmm. Tak, i tutaj widzę, wspominasz i o Nosbi, i o Todoist, e, tick -tick, Microsoft Todo, Momentum, Microsoft Planner, potem. To są takie systemy do no. organizacji pracy indywidualnej, a później a mamy, mamy do, systemy już bardziej do, a, na poziomie zespołowym, czyli takie bardziej zaawansowane. O, tak, tak. Rajk, Asana, Monday, ClickUp, Trello. Teamhood, Meister Task, Goalscape. No, czyli taki przegląd tego, co słyszę często na spotkaniach, właśnie u klientów, czy gdzieś jak sam też oglądam różnych blogerów czy YouTuberów, którzy mówią o systemach, to, to zwykle wokół tych narzędzi. tak? Tutaj ostatnia aktualizacja marzy z tego roku, czyli w miarę świeże rekomendacje. Tak, w miarę świeże i bo rzeczywiście ta strona powstała właśnie jako odpowiedź na to, co powiedziałeś. Bo ja też często słyszę Marcin, ale jakie ty systemy polecasz? Nie? Jakby, ale od czego hmm. zacząć? I, I tu wybrałem takie, które w mojej opinii rzeczywiście są systemami wygrzanymi i w hmm. jakiś sposób ciekawymi. Tak, właśnie, bo na przykład nie wiem, weźmy sobie Goldscape'a. Goldscape jest mało znany, jest bardzo wygrzany, mało znany i to hmm. jest w ogóle taki wizualny, bardzo, bardzo system. Mm -hmm. e, ClickUp to to taka kobyła na przykład, tak, o, być może coś mm -hmm. akurat nie ta referencja GoScape'a od Ciebie nie zadziałała, chyba, A, chyba no to no zaktualiz no, zaktualizować nie, będę miał do, do, do zaktualizowania właśnie o, e, nie wiem, jeżeli, jeżeli mówimy na przykład o Tim Team TeamHud jest systemem kanbanowym, tak, jakby też starałem mm -hmm. się wybrać takie y, systemy właśnie y, pod kątem różnorodności. Oczywiście. Moje, Marcinie klikać, bo znowu mi jakieś 404 Tak, cztery Tak, tak. No, może, może kiedy indziej sobie tam trzymaj <laughs> zarządzania zadaniami. Pewnie działa, ale to rzeczywiście dzięki też sprawdzę, bo, bo czasami coś z tymi linkami się właśnie. Też twórca zmieni jakieś linki i później tak, gdzieś to. Tak, tak, tak. Jest e, jasne, jasne. E, Marcinie, myślę, że tam już stronę sobie e, ludzie już wtedy będą wiedzieć, nasi widzowie, gdzie, gdzie sobie znaleźć i te Twoje porady praktycznie prawda, Marcin Kwieciński, systemy, ale też o tobie więcej, natomiast no, dla mnie to jesteś właśnie tym człowiekiem, który ogarnia chaos, teraz jak dzisiaj byłem w jednej z dużych korporacji, gdzie prowadziłem warsztaty, też mówię, słuchajcie, tutaj dzisiaj będzie spotkanie na moim kanale z Marcinem Kwiecińskim, właśnie człowiek, który ogarnia chaos, polecam, rzućcie okiem, także to jest człowiek ogarnienia chaos. natomiast na moim kanale no, zwykle są widzowie, którzy lubią gadżety. Gadżety szeroko rozumiane, to znaczy z jednej strony cyfrowe, czyli usprawnianie sobie życia w sposób cyfrowy, no ale też te takie zupełnie Pełni analogowe, czyli w jaki sposób, jakimi live sobie tak poradzić, żeby życie było nie tylko przyjemne, ale też mniej męczące i bardziej skuteczne, także tutaj, mi się wydaje to, znajdziesz dobry posłuch wśród osób, które nas oglądają. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o prezentację gościa, to, to tutaj mamy tą, tą część za sobą. Ty mówiłeś we wstępie do dzisiejszego spotkania, że zajmiemy się tymi aplikacjami, które nam ułatwią myśleć, wizualizować, mhm. pozostawiać gdzieś te materiały zapisane. I tak właśnie jak ja tutaj wtrąciłem obsydiana no to obsydiana którego nie jestem jakimś heavy userem, mówiąc po staropolsku, czy nie jestem jakimś użytkownikiem bardzo mocnym, ale to jest właśnie narzędzie, które mi pomaga w takim zrzucaniu pomysłów, dlatego że pierwotnie takim narzędziem był OneNote dla mnie, dla Ciebie pewno mm -hmm. też o OneNote tak. cały czas używam, cały czas na przykład notatki biznesowe, czy jakieś różne informacje, mam notesy, szczególnie to, co bardzo lubię w mm -hmm. OneNote, to jest po prostu jego m, taki agnostycyzm platformowy, tak, ja mam go i na tak. iPadzie, mam na MacBooku, mam jakieś urządzenie androidowe, na którym go mam, gdzieś tam jeżeli u kogoś będę na komputerze Windowsowym też jakby będę w sensie tych baz danych OneNote'owych połączyć z mojej chmury Microsoftowej i za to go lubię, natomiast mm -hmm. faktycznie takiego łapania pomysłów no to OneNote gdzieś tam yy, uwierał i powiem, że ty też coś powiedziałeś na początku, czyli, że tak, hmm. tak, tak, bo wiesz, bo, m, przeszedłem taki etap rozczarowania w tym obszarze OneNote'em. Hmm. Czy jako osoba, którą mocno kojarzę z Microsoftem, mógłbyś trochę więcej powiedzieć, na czym polegało to hmm. rozczarowanie OneNote'em hmm. i czy ogólne rozczarowanie, czy w jakimś aspekcie OneNote'a? Nie, nie, wiesz, jakby OneNote y, nadal pozostał moim takim narzędziem biznesowym, i, i, i jest narzędziem, w którym ja przechowuję ważne notatki, czyli jakby nadal też, jeżeli na przykład chcę się podzielić notatką z klientem, to, to tutaj jakby to OneNote zostaje tym takim pierwszym wyborem. Natomiast Logsic uzupełnia OneNote właśnie na takiej zasadzie codziennego wychwytywania myśli bo rzeczywiście ten takie zbieranie i kolekcjonowanie myśli w OneNote bywa właśnie, znaczy zajmuje więcej czasu po prostu, czyli rodzi tarcie i jakby istotne jest, to, to jest trochę dlatego na przykład ludzie lubią pracować z notatnikiem papierowym, bo notatnik papierowy jest właśnie takim narzędziem, gdzie nie ma tarcia, po prostu otwierasz, jeżeli tylko masz długopis albo ołówek, który pisze, to tylko otwierasz i zaczynasz zapisywać. Yy, I to doświadczenie z LogSikiem, Czy podejrzewam, że Obsidiana też można tak skonfigurować, może być bardzo porównywalne. Bierzesz urządzenie i zaczynasz od razu wpisywać. W OneNote jest to trochę bardziej skomplikowane. Oczywiście jest aplikacja mobilna, yy, sticky notes, ale moim zdaniem to jest obszar do, do usprawnienia w samym OneNote. I to jest jakby jedna kwestia. Yy, druga kwestia, której OneNote dzisiaj nie ma, to jest ten tak zwany bidirectional linking. Czyli to jest znowu taki nowy koncept, czy jakby taki powiedzmy teraz modny się zrobił, że jeżeli my łączymy ze sobą dwie informacje, to w każdej z nich chcemy wiedzieć skąd do niej trafiliśmy. Mm -hmm. I, I wtedy wchodząc, właśnie, jak tam pokazywałem na przykład, że Bernard Fruga, to mogę zobaczyć jaka notatka, ale w drugą stronę też mogę zobaczyć, że ta notatka prowadzi właśnie między innymi i do Bernarda Frugi, i do kogoś innego. To e, i... jest bardziej naturalne, jak nasz mózg funkcjonuje, tak? Czyli łączymy, tak jest. że ja mam jakieś fakty. Marcin mi opowiedział o tym, że jest ciekawa aplikacja Loxi. Jest Loksik, ale kojarzę ją z Marcinem, prawda? Jak ta aplikacja się właśnie. nazywa, raz, raz, raz. Marcin mi o niej mówił, albo, albo kurczę Marcin mi o czymś mówił, a to o Loks. Mówił, prawda? To jakby naturalne w głowie mamy takie połączenia, i tutaj rozumiem, aplikacja idzie tym torem. Tak, i aplikacja idzie właśnie tym torem. Myślę, że w OneNote prędzej czy później to się pojawi, natomiast jak, na dzień dzisiejszy. Jak w są jeszcze jedenasty świata, które firma Microsoft tak. nam udostępnia, tak? Tak, to, to później, jak zwykle, jest trochę z opóźnieniem, ale, ale właśnie się pojawiają. W OneNote są oczywiście linki typu Wiki, czyli tak jak Wikipedia, w jedną hmm. stronę. Wikipedia no ta notabene też nie ma tej dwustronności. Możemy hmm. wchodzić w głąb, ale nie jesteśmy w stanie się cofać a właśnie Loxig daje, czy te systemy z klas kasy ITE dają nam właśnie to takie grupowanie informacji. Czyli jakby jedno to jest to zbieranie, bo w ogóle jakby w zarządzaniu informacją są cztery rzeczy ważne. Zbieranie, później organizowanie, później dostęp do, te, do tych danych, łatwy, szybki dostęp do tego, co żeśmy sobie zorganizowali i później tworzenie, czyli wytwarzania nowej informacji w oparciu o, o to, co zebraliśmy. I moim zdaniem OneNote jest całkiem niezły do wytwarzania mhm. i do organizowania całkiem też ciekawy, natomiast do takiego szybkiego wyszukiwania, do, do zbierania, no tutaj, tutaj jakby jakoś ten loksik mi, mi bardziej o, o, odpowiada. Tak? Więc, więc dzisiaj ja mówię, jestem cały czas w fazie eksperymentu, ja około od sierpnia tego loksika z, z tym loksikiem eksperymentuję. Ale te pierwsze wnioski jakby z tego eksperymentu są takie, że to chyba wejdzie narzędzie do mojego stałego arsenału narzędzi. Chyba, że w międzyczasie firma Microsoft umieści to linkowanie A, gdzieś w OneNote ie. i siłą rzeczy, jako osoba, która propaguje i używa jako Microsoft, Microsoftu, powiesz, dobrze, słuchajcie, aktualizacja. Używałem Loksika do tego tego dnia, ale tego dnia właśnie w nowej wersji OneNote mam wszystko, co potrzebowałem w Loksiku, co więcej, ładnie się integruje. Wszystkie moje pliki Loksikowe bardzo ładnie mi teraz siedzą w moim folderze tak. OneNote'owym. Tak sobie wyobrażam. Tak, znaczy ja tutaj raczej widzę, bo przed Loksikiem ja na przykład też używałem workflowy. Eee, właśnie po to, bo mi brakowało outliner'a. Outliner to jest właśnie to takie punktowe spisywanie informacji. I workflowy od kilku lat w ogóle używałem, eee, właśnie uzupełniając sobie te pierwsze takie drafty, czyli takie szkice. Tego, co chcę napisać, co chcę przygotować, czy jakieś rekomendacje dla klientów, czy nawet lista zakupów zwykle powstawała mi w workflowie, to widzę, że raczej LOXIK mi zastąpi workflowie, a OneNote pewnie zostanie ze mną na takiej zasadzie, jako właśnie narzędzie biznesowe i do tych takich stałych notatek, które chcę zachowywać. Też jakoś póki co mam większe zaufanie do tego schematu przechowywania. One-noteowego, bo on istnieje od 2007 roku. Mm -hmm. Jest bardzo wygrzanym. Co będzie z Loksikiem, Niby jest open source'owy i niby bazuje na Markdownie, to jest fajne, no ale mm -hmm. też y, 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 prawda jest taka, że żeby dostać się do tych danych i na przykład je wyeksportować do innego y, narzędzia, no to zazwyczaj potrzebujemy no, pomocy jakiegoś dewelopera, który nam jeszcze to Gdzieś Ale pliki, pliki tak, rozumiem, te są albo na twoim dysku lokalnym, albo gdzieś a, Twoje. Pliki, pliki zostają pliki, z nami. To, to czy, na Apple czy, czy Google, czy gdziekolwiek. Tak, tak rozumiem, jest, że, tak jest. że jakby ty masz wyłączność na dostęp do Twoich plików, tak. natomiast jak to rozumiem formatu, tak, to, to może wymagać jakiegoś wsparcia tak. informatycznego. Mhm. Dokładnie tak. Mhm. Jasne. Czyli, czyli to bez względu na to, czy działasz na OneNote, czy na tych nowych aplikacjach, czy na Locksiku, to rozumiem, te Twoje dane są tam, gdzie były, są bezpieczne. Tak, tak. tak. Mhm. No, no to, znaczy, to jest o tyle myślę, warto, że. Właśnie szczególnie w tych prywatnych bazach wiedzy to jest niezwykle ważne. Tak, bo e, jakby kłopot jest taki, że w takie narzędzia łatwo wejść, bo mm -hmm. o, super, i na przykład zainwestujesz właśnie, nie wiem, pół roku, rok w tworzenie bazy wiedzy, ale później koszt przeniesienia się do innego narzędzia, albo jak ci narzędzie zniknie, to jest potrafi, jak masz na przykład nie wiem, z kilku, albo z kilkunastu lat notatki. No to ten koszt przenosin może być dość bolesny i kosztowny. To może być kosztowne doświadczenie. Tak, plus, jeżeli twoje myśli dotyczą obszarów, które nie zawsze chciałbyś, żeby rząd chiński je przykład, czytał, tak. no to wiesz, no kupisz jakiś fajny gadżet korporacji chińskiej, się okazuje, że, że to wszystko jest super, nie, to jest w jakichś chmurach, tylko za bardzo nie wiadomo w jakich to jest chmurach, ktoś ma dostęp, nie wiadomo kto, tak. słowo za słowo, my gwarantujemy bezpieczeństwo, będziesz tak bezpieczny, jak obywatel Chińskiej Republiki Ludowej. Tak. <grym> Także to, to też jakby ten aspekt. Bo to coś innego jest, jeżeli sobie mam jakieś pomysły na to, jak wymienić w rowerze kasetę, czy jak nasmarować łańcuch. A coś innego, jeżeli mam dostęp do tajemnicy państwowej i moje myśli mogą dotyczyć czegoś, co nie bardzo bym chciał, żeby się znajdowało na serwerach, do których nie mam zaufania. Tajemnicy państwowej albo prywatne zapiski. No bo jeżeli tak. sobie też w ogóle uświadomimy, że właśnie zapisujemy sobie sekwencje myśli to rzeczywiście można z tego dość dużo wyciągnąć, jakby takich informacji personalnych, bo to nie zawsze są myśli na przykład zawodowe czy związane z życiem zawodowym, tak? To będą też jakieś Jest. przemyślenia, jakieś natchnienia, które się pojawiają, inspiracje tak. i to mhm. tworzy dość pokaźny zbiór danych wrażliwych na temat użytkowania. No, myślę, że już od kilku lat firma Google dużo więcej wie na temat naszego sposobu myślenia niż my sami wiemy, ale bez, bez jakby nawet stworzenia map myśli, tak, to samo śledzenie tego, co czytamy, ile czasu spędzamy na różnych stronach i tak dalej, to w ramach projektów Big Data prawdopodobnie bardzo wiele im mówi na temat tego, I jakimi torami myśli Tak jest. I jak, no, ja bym raczej powiedział, że nawet są z dużą trafnością w stanie przewidywać, w którym kierunku pójdą. tak. Co... tak. Jak się tak. nad tym zastanowić jest mhm. no, tak jasne. Właśnie, czy zamykamy pod rozdział loksika naszego spotkania, otwieramy kolejny, czy jeszcze coś będziemy haczyć, jeśli chodzi o loksika? Ja myślę, że tutaj dosyć. Znaczy, idea była taka, żeby trochę wspomnieć, jakby co może być ciekawego, więc żeby też nie wchodzić bardzo głęboko. Ja też mam takie mhm. wrażenie, że już i tak, żeby coś pokazać to wszedłem dość głęboko, to mm -hmm. proszę ewentualnie o wybaczenie, jeżeli jest zbyt skomplikowanie, albo o dodatkowe pytania w komentarzach będziemy jakoś odpowiadać. Mm -hmm. Więc myślę, że, że wystarczy takiego zapoznania się też. Myślę, że warto odwiedzić stronę twórców, po prostu stronę loxic.com i w ogóle na YouTubie jest bardzo dużo materiałów na ten temat, dużo tutoriali, więc myślę, że, że warto po prostu... Że warto też po prostu tutaj poszukać. Tak, chciałem wejść na tą stronę Loksika. Ja wszedłem i tutaj wrzuciło mnie na stronę. Opencollective.com, gdy, gdy chciałem Loksika znaleźć, ale to być może to jest, to jest ta właśnie strona. Rozumiem, że Ty ją tutaj znalazłeś. Nie, teraz ja wyświetlam. Ty... O, tu o, mamy jest... stronę Loksik, Loksik.com. Dobra. E, mamy wszystkie informacje też. O, tu mamy też między innymi właśnie przykłady grafów użytkowników. Mhm. Myślę, że to jest dobry, dobre miejsce startu, żeby zacząć szukać dalej Dobra. czegoś dla siebie. Też Dobrze. w polskim internecie widziałem, że też gdzieś ten system zaczyna być w jakiś sposób, wzbudzać interes, zainteresowanie, więc myślę, że coraz więcej materiałów na ten temat będzie. Dobra. Ja Cię, Marcinie, zapraszałem właśnie wiedząc, że trzymasz rękę na pulsie, że o ile ja trzymam rękę na puls jakimiś gadżetami, jakimiś buksami, Remarkable i tak dalej, to siedzi o wynalazki software'owe, to tak, jeżeli coś mi pasuje, jeżeli tam używam od iluś tam lasto, to to mi działa, czy jak któryś z moich gości mnie zainspirował do Obsydiana, to zacząłem używać Obsidiana, a sobie myślę, ach wystarczająco dobry, ja używam obsydiana głównie do tego, że po prostu z różnych stron internetowych mam jakieś notatki, żeby ich nie zgubić, Czy ja na jestem w tej chwili na fazie rowerowej, tak? bo się też uczę no. sam obsługiwać technicznie, serwisowo rower i tak dalej, więc różne takie strony, czy tam pół roku temu miałem fazę radiową, robiłem licencję krótkofalarską, więc z kolei w, dużo, w wielu stronach radiowych byłem, prawda, i miałem takie poczucie, że kurczę, za pół roku się będę czymś innym zajmował, chciałbym gdzieś złapać tą chmurę i do tego mi się Obsidian bardzo dobrze przydaje, no. natomiast słyszę Właśnie, że, że jest też są inne rozwiązania i super. To co jeszcze w innych rozwiązaniach związanych z funkcjonowaniem takim właśnie aplikacyjnym, jak mówiłeś, pomagają nam, nam myśleć, wizualizować, zachowywać, co jeszcze jest Twoim odkryciem? Co drugi taki kategoria rozwiązań, to ostatnio też trochę odświeżyłem swoją wiedzę na temat map myśli, mhm. e, czyli takiego bardziej wizualnego. Układania sobie informacji. Tych rozwiązań jest mnóstwo. Droższe, tańsze, open source, płatne. Rzeczywiście, tutaj producenci próbują się jakoś prześcigać na różne funkcjonalności. Ja przez długi czas też używałem Mind Meistera, to jest taka wersja przeglądarkowa. Tu właśnie widzimy zresztą przykład jakiejś mapy myśli, żeby w ogóle jak ktoś się zastanawia, co to jest mapa myśli, to to, co widzimy tutaj obok mnie, to jest właśnie jakaś przykładowa mapa myśli z jakimiś informacjami. Tak jak mówię, używałem, ja w ogóle dużo jakby takich map myśli tworzę, właśnie organizując też sobie, czy, czy zastanawiając się nad jakimiś rozwiązaniami, to jest mój taki naturalny też sposób, Y, dochodzenia do kreatywności. Y, używałem i właśnie jakichś takich przeglądarkowych typu MindMeister, Używałem y, też open sourceowych, y, y, też używałem takiego droższego rozwiązania, bardzo już jakby wygrzanego, czyli y, mind, y, mind managera y, firmy Mindjet. To taka y, bardzo często aplikacja spotykana w środowisku korporacyjnym. Ale ostatnio trafiłem na y, bardzo taką małą aplikacyjkę, Simple Mind, i jestem zachwycony. Jestem po prostu zachwycony prostotą, ale jednocześnie elastycznością tej aplikacji. Z tego co się zorientowałem, ta aplikacja powstała w Holandii, jest napisana przez. Jednego programistę, teraz on chyba tam zatrudnił kolejne osoby. Więc przez mały zespół, mała firma, prosta aplikacja, jak sama nazwa mówi, ale jednocześnie z ogromnymi, mam wrażenie, możliwościami. Wydaje mi się, że twórcom tej aplikacji udało się połączyć wodę z ogniem. Czyli z jednej strony zostawić tą strukturalność mapy myśli, bo jednak mapa myśli nadaje strukturalność. Ale jednocześnie nadal ta aplikacja jest taka bardzo elastyczna, bardzo właśnie taka poddająca się w zasadzie dowolnemu modelowaniu. Czyli właśnie ta, i to jest ciekawe, bo zazwyczaj albo mamy przegięcie w kierunku tej strukturalności i możemy sobie piękne struktury robić, ale jak potrzebujemy jakiegoś takiego więcej luzu kreatywnego, tego już nie mamy. Albo w drugą stronę jest bardzo taka, byśmy powiedzieli, fluid, właśnie taka płynna, daje dużo wolności, ale wtedy jest kłopot z zastosowaniem tej struktury i mam wrażenie, że, że tutaj to się udało połączyć. Akurat tutaj mam jakąś taką mapę testową i ją pokazuję w takiej formule właśnie luźnej byśmy powiedzieli, czyli gdzieś tu sobie mogę te swoje tematy, gdzieś tutaj w ogóle po całym wielkim ekranie, jak ktoś ma duży, duży monitor, to może jakoś tu sobie jeden fragment zrobić mapy, gdzieś przesuwać, czyli no tak dość właśnie bym powiedział w takiej dużej wolności coś tworzyć, ja tutaj kilka jakichś takich, dodam tych branczy tak zwanych, czyli odnóg. Tu sobie dodamy jakąś inną. Wszystko widać? Tak, widać na ekranie. Tworzę to, żeby coś zademonstrować, bo, bo myślę, że to jest jakby ważne. Czyli mamy taką, właśnie jak powiedziałem, dowolność. Jak widać, to wszystko pływa. Mogę sobie to rozciągać, jak mi się podoba. Widać, też są kolorki. Teraz... Załóżmy ten schemat kolorystyczny mi się nie podoba. Mogę sobie bardziej jakiś taki, właśnie jeszcze żywy. A może ktoś woli tak bardziej monochromatycznie, więc możemy od razu sobie tutaj poprzechodzić przez, przez jakieś takie skórki, byśmy powiedzieli. Ale jakbyśmy na przykład bardzo chcieli tak strukturalnie w postaci na przykład e, takiego inżynierskiego e, spojrzenia na e, diagramy, to wręcz możemy to zrobić takie bardzo. Ustrukturyzowany, taki już na sztywno, ale to jest tylko kwestia interfejsu. Natomiast to, co mnie urzekło, to jest to, że teraz możemy na przykład jeden tylko fragment zamienić sobie na taki bardziej strukturalny. Czyli powiemy, dobra, tu było wszystko w takiej wolności, ale tu potrzebuje więcej jednak jakiejś takiej struktury, która nie będzie podlegać temu przesuwaniu, i już mam to, byśmy powiedzieli, usztywnione. I czy to będzie w formie linii czasu? Czy to będzie w formie jakiejś takiej bardziej listy, którą sobie przepniemy? Czy jeszcze w formie no, takiej klasycznej mapy myśli? Na przykład to mamy tutaj będziemy mieli, o, na przykład w prawo, o, i wtedy już nie mamy tej takiej elastyczności. To już nam mamy tutaj wtedy tak zatrzymane. I to jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to możliwość w ogóle rozdzielania, czyli Stworzyłem kawałek mapy, ale stwierdzam, że nie, ja ją w ogóle chcę mieć w innym, w innym miejscu, gdzieś w ogóle w innym takim, że wręcz nie widzieć, ale mieć do niej, do niej dostęp jakby gdzieś tutaj na podorędziu, na wielkiej takiej płachcie. Ja dotychczas do wielkich płacht używałem murala, tylko w muralu niestety nie ma funkcji map myśli. Tam można sobie karteczki, a tu po prostu połączenie wielkiej płachty, jak ostatnio rozpisywałem sobie swój własny biznes, swoją firmę, na takiej płachcie umieściłem bieżące projekty, aspiracje wieloletnie, pomysły na przyszłość i jeszcze cele strategiczne. I to wszystko mogę sobie umieścić na tej płachcie. Tak naprawdę, mając kilka map myśli w jednej. Teraz chcę je sobie złożyć, bardzo łatwo je mogę ze sobą złożyć. Chcę, chcę mieć luźno, żeby wręcz nie widzieć na jednym ekranie, to po prostu ten zoom in, zoom out. No ja jestem zachwycony. Pewnie to też słychać jakoś w moim głosie. Plus też możliwość później łączenia tych informacji, czyli gdzieś takiego nawet, takiego o właśnie w formie, że zobacz, to jest połączone z tym, a to jest połączone z tym i, i to nadal z jednej strony nam pływa, z drugiej mhm. strony pozostaje w jakiejś strukturze. Proszę, proszę bardzo, taki... komercyjnie. Ty używasz tej darmowej wersji czy, czy ty masz tego Simple Mind Pro? Którą ty masz wersję? Akurat w Simple Mind Pro bo darmowa jest chyba tylko przez 30 dni. Oni nie oferują zupełnie darmowej wersji. Natomiast, co jest w ogóle ciekawe w licencjonowaniu, to że licencjonowanie jest per aplikacja, a nie per subskrypcja. I to bodajże kosztuje 25 dolarów. Marcinie, wiesz, co żeby tutaj, wiesz, żeby tutaj oddać prawdę, to mhm. jest tak. Na stronie Simple Mind jest następująca informacja, że Aha. wersja darmowa nie ma tej informacji o ograniczeniu czasowym, natomiast jest ograniczenie funkcjonalne i w wersji pro jest informacja, jakie funkcjonalności są. Natomiast jest 30-dniowa wersja próbna e, Pro. Tak, e, Oczy, rzeczywiście. E, czyli jasnie mówiąc, jeżeli ktoś mówi: Ja nie mam ochoty płacić, to ma możliwość, tego co rozumiem, używania bez ograniczenia czasowego, ale ograniczone funkcje, czyli samo mind mapy, yy, potem ma yy, freeform layout i auto layout yy, i tam jeden z ponad 15 stylów. Natomiast nie hmm. ma tutaj tej możliwości dodania ikon, obrazków i tak dalej. Czyli to wszystko to tutaj nam pokazujesz. To też tak mówię, żeby, żeby tak, też. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, bo tutaj yy, rzeczywiście jakby też yy, pewnego skrótu myślowego. Dlaczego powiedziałem o tym trialu? No, bo moja historia z Simple Mindem była taka, że y, rzeczywiście chciałem spróbować tych zaawansowanych funkcjonalności i po prostu z bezpośrednio przeszedłem na, y, na wersję płatną, tak, stwierdziłem, że y, no, no spełniło moje potrzeby, więc, więc zostałem mhm. z tą aplikacją. Też może być ważną informacją pod kątem licencjonowania, bo ta aplikacja jest dostępna na wszystkie platformy. E, mhm. Z tym, że licencjonowanie jest takie, że na każdą platformę musimy wykupić sobie klienta, czyli oddzielną na Androida, oddzielną na Maca, oddzielną na Windowsa. E, mhm. więc Natomiast nie jest to w licencjonowaniu subskrypcyjnym. Tak, I tutaj Panie widzimy. Nie, Zobacz, widzimy na przykład takie... jeżeli jednocześnie na Maca i na Windowsy, to zapłacę około 50 euro, prawda, jeżeli na same Windowsy to około 27 i pół, i pół euro, jasne, ja to mówię po prostu dlatego, że wielu naszych widzów są studenci i ja, no to rzeczywiście więc... też warto na to zwrócić uwagę, A, więc, więc o ile wiesz, no dla Ciebie czy dla mnie, jeżeli mamy to jest narzędzie pracy, no to, to wiesz no Twoim narzędziem pracy jest samochód jest komputer, są aplikacje, są subskrypcje prawda, i to jest naturalne, prawda, to jest można powiedzieć koszt uzyskania naszego przychodu tego typu opłaty. o Tyle, jeżeli masz 20 kilka lat, jesteś studentem i jeszcze sobie gdzieś tam dorabiasz, to chętnie próbujesz różnych aplikacji, natomiast jak już słyszysz, no to jest świetna aplikacja, nie, i mówisz, o kurczę, no nie, no, no, no z tymi pieniędzmi, także to ja jestem wyczulony właśnie pod tym kątem. Tak, tak, tak. Noś, bo często mhm. właśnie w komentarzach studenci się odzywają, mówią: Panie Bernardzie, dobrze, ale czy ma pan coś dla nas, tak na naszą kieszeń, żeby już nie popłynąć mhm. tutaj w ten wąski świat osób, które chętnie kupują narzędzia, także, także stąd, moja, stąd moja uwaga. Tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że, bo rzeczywiście, jakby patrząc też na, znaczy, no inaczej, jeżeli ktoś szuka zupełnie darmowych narzędzi, no to pewnie taką dzisiaj coś, co daje bardzo duży ten stosunek wartości do ceny, w sensie bardzo dużo funkcjonalności, za, wręcz za darmo, to jest Draw.io. Kiedyś to się chyba nazywało Diagrams.net, i to jest taka aplikacja przeglądarkowa, która daje nam możliwość robienia diagramów. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o takich rozwiązaniach już, właśnie dedykowanych, na przykład do map myśli, to w mojej ocenie ta cena jest stosunkowo nie, niewielka. Fakt, że to jest nadal te 27 euro, wydaje mi się, że to chyba teraz inflacyjnie podnieśli, bo jak niedawno sprawdzałem, to było jeszcze 25, więc, więc być może tutaj też był jakiś upgrade. Natomiast, no nie, MindMaster bodajże kosztuje. Tam znowu no, jest jakaś tam wersja freemium, ale później mamy bodajże chyba 5 dolarów miesięcznie, tak? Więc, yy, to tam 5, 5 czy 6 euro miesięcznie, tak? Więc yy, mind manager no, to jest w ogóle w tysiącach złotych, tak, jakby liczenie yy, za, za licencję. Więc, yy, no więc właśnie to jest zawsze, znaczy w ogóle te kwestie rozmów o cenach. Hmm. Są zawsze trudne, bo i mam wrażenie, że, że w ogóle jakby rynek też poszedł w takim kierunku, że coraz więcej tych narzędzi usprawniających produktywność, no jest coraz mniej dobrych darmowych narzędzi, bo jednak nacisk jest, producenci po prostu mhm. chcą na tym zarabiać, tak? No wiesz no, my jako osoby pracujące w biznesie wiemy, że w zasadzie nie ma narzędzi darmowych, są bezpłatne. Tak, Czyli tak narzędzia, które ja nie płacę, to się godzę na różne zapisy prywatnościowe, które mnie się nie podobają. W związku z tym ja sobie nie bardzo mogę na to pozwolić, żeby korzystać tak. z narzędzi bezpłatnych, jeżeli one nie są darmowe. Znaczy, no bo darmowe w rozumieniu open source'owe to tak, w takim razie, że ktoś tworzy jakieś narzędzie, udostępnia nieodpłatnie kod, natomiast wszystkie dane są na przykład na moich zabezpieczonych serwerach. Tego tak. już coraz mniej. Bardzo często tak. na bazie silników open sourceowych są tworzone rozwiązania, które są tak naprawdę takimi modelami handlowania za dane. Ty no, godzisz się, żebyśmy się śledzili, czy żebyśmy jakieś reklamy tak. I tak dalej, No to troszkę tak jak w przypadku YouTuba, prawda? Ja używam YouTuba premium, czyli żadnych reklam nie oglądam z wyjątkiem tego, jeżeli jakiś YouTuber coś zapowie, powiesz, że ktoś jest sponsorem. Natomiast tak. osoba mówi, że ja nie chcę płacić. No dobrze, no ale to w takim razie tracisz swój czas na to, że jest ekspozycja reklamowa. Tak, ja. ja wolę się wykupić z tego niewolnictwa. Dokładnie tak. Dobrze, ale wróćmy do, tutaj do, do, do właśnie do oprogramowania, do, do Simple Mind'a. Czy na coś byś jeszcze chciał nam zwrócić uwagę oraz odpowiedzieć trochę na takie pytanie, które mi się zrodziło, jak mm -hmm. pokazywałeś? Mówię, no dobra, no to skoro masz tego Loksika, i tam mm -hmm. jesteś w stanie te swoje myśli powrzucać, to ci tak. zrobi strukturę wizualną, to po co ci jeszcze Simple Mind? A właśnie, bardzo dobre pytanie. Wiesz co, to ja trochę ostatnio miałem bardzo podobne pytanie właśnie na warsztatach. Po co tyle tych narzędzi usprawniających produktywność? System zarządzania zadaniami, mapy myśli, notatnik, kanban, aplikacja na przykład pomagająca w skupieniu się, aplikacja serwująca muzykę na przykład do, do, do koncentracji i tak dalej, i tak dalej. Jakiś goalscape do właśnie na przykład nie wiem, zarządzania celami. Po co tyle tych aplikacji? I w zasadzie ja mam dwojaką odpowiedź. Po pierwsze, że ludzie to są takie istoty, które od zarania dziejów szukały sposobów na, na to, jak zrobić i się nie narobić. I zwykle to nie narobić się jest dzięki temu, że używamy narzędzi: noży, młotków, siekier, pił, później silników spalinowych itd. itd. I Dzisiaj mamy kolejny, czyli ten cyfrowy świat, gdzie mamy mnóstwo usprawnień. A drugą odpowiedź, którą mam, no to osoby, które mają swój warsztat gdzieś w piwnicy, czy lubią majsterkować. I jak przyjrzymy się takim osobom, to one mają, nie wiem, kilka śrubokrętów, kilka młotków, kilka wiertarek, jakieś wyspecjalizowane narzędzia. I przecież do takich osób też można powiedzieć: przecież jednym młotkiem. Jednym śrubokrętem, może dwoma, i jednym kluczem też dasz radę zrobić to samo. To po co ci tyle tych narzędzi? Tak, tak. To wiesz, to no, dla mnie tutaj właśnie świetną odpowiedzią jest scyzoryk, prawda? No, mm -hmm. no skoro scyzoryk ma zarówno nożyczki, jak i ma śrubokręt, jak i ma oczywiście mm -hmm. dwa ostrza, ma korkociąg, ma śrubokręt no to po co ci w kuchni kilka noży, po co ci w szufladzie dobre nożyczki i tak dalej, tak, to Dokładnie. tak, mimo że są takie sytuacje, gdzie ten scyzoryk jest niezastąpiony i niezastąpiony. niektóre rozwiązania Microsoftu są scyzorykami, tak bym powiedział, tak, niekiedy jest tak, że jeżeli ktoś powie, no dobra, ale ja nie chcę tych jednej, drugiej, trzeciej aplikacji, czy jest jakaś jedna, czy jest jakiś szwajcarski scyzoryk, no to ja zwykle powiem, no, Pakiet tak. Microsoft 365 jest historykiem tak. albo, albo nawet chodzący bardziej już, że to dobra, to jest wiele cytoryków, pudełko z cytorykami, to jednym cytorykiem może być OneNote w pewnym sensie, mhm. jeśli chodzi o taką tak. produktywność, to, to tak bym, tak bym powiedział. Ale, ale dokładnie to tak jest, bo ja na przykład właśnie u klientów firmowych bardzo często się spotykam. Mówię, słuchajcie, w zasadzie wy byście potrzebowali jakiegoś bardziej Zaawansowanego narzędzia do zarządzania zadaniami, takiego, które Wam umożliwi e, nie tylko planowanie, ale na przykład lepsze raportowanie czy e, przypisywanie zasobów. I akurat tutaj Microsoft ma albo małe narzędzia, albo wielką tylko typu, typu projekt. Nie ma czegoś mhm. pomiędzy. Tak. I ja bardzo często w wielkich firmach, które byśmy powiedzieli, mają dużo, te, dużo budżetów na różne narzędzia, słyszę, ale wiesz co, w zasadzie my nie będziemy kupować następnego narzędzia, skorzystamy z tego, co mamy w pakiecie. Godząc się, że to będzie prostsze, nie będziemy mieli wszystkich funkcjonalnych... Marcinie, ja ciebie przestałem słyszeć przez chwilę. Mam nadzieję, że ty mnie słyszysz i że widzowie już odzyskają Ciebie jako jakbyś mógł powtórzyć, bo przerwało nam w momencie, gdy mówiłeś, że w dużych firmach, prawda, że będziemy używać tego, tego, co mamy w pakiecie, tak jak pisałem nawet Microsoft tak. 365 i w tym momencie zamroziło obraz. Byłeś taki w takiej dość sytuacji zamrożony, tak? Nie było jakaś dziwna mina, ale byłeś zamrożony. Okay, jasne. Więc powiedziałem to, że właśnie i wtedy następuje w takiej dużej firmie taka decyzja, że będziemy używać właśnie tego, co mamy w pakiecie, niestety kosztem tego, że pewne rzeczy trzeba będzie zrobić ręcznie, czyli ludzie zapłacą swoim czasem. Nasi pracownicy policzą to w Excelu, mimo że wygodniej byłoby to zrobić w dedykowanej aplikacji, albo że wręcz nie będziemy mieli dostępu do pewnych funkcjonalności, czyli na przykład będzie nam ciężko zobaczyć, na przykład widok kalendarza w ujęciu rocznym, chociażby. Czy w widok hmm. zadań w ujęciu rocznym albo w gantczarcie. Mhm. Jasne, jasne, dobrze, dobrze. I tak samo jest z tymi narzędziami, tak? Jakby zapytałeś, dlaczego Loksik i, tak. i te mapy tak. myśli. No, no właśnie, bo czasami bardziej potrzebuję kreatywnie pomyśleć na płachcie, i wtedy mhm. raczej wybiorę mind mapę, gdzie sobie to zwizualizuję, a czasem potrzebuję bardziej pomyśleć w sposób strukturalny i wtedy wybiorę Loksika. Czasem mhm. dane z Loksika przeniosę sobie do mapy myśli. I później mm -hmm. ją zwizualizuję. Chociaż Loksik ma też wtyczkę do zrobienia mapy myśli. Jakąś mm -hmm. prostą mapę myśli można, ale właśnie taką bardzo strukturalną, wygenerować jakby z samego Loxika Ale czasami jak potrzebuję tej kreatywności, to wolę tą kreatywność zrobić w mapie myśli. I w drugą stronę, jak z mapy myśli mi już mam gotową notatkę, to później ją często skopiuję właśnie do Loksika czy do OneNote'a i już później ją będę obrabiał w innym, w innym narzędziu. Nauczyłem się też, to może być cenne. Jakby też ta profesja, którą wykonuję, czyli pomoc ludziom w organizowaniu i w układaniu, w porządkowaniu tego, co robią, wyleczyła mnie z szukania narzędzia totalnie zintegrowanego. Bo mhm. często ludzie mają, szczególnie na początku przygody z produktywnością, to poszukajmy narzędzia, które wszystko ze sobą integruje, bo zaoszczędzimy czas, bo to wszystko będzie połączone. I moje mm -hmm. doświadczenie jest takie, że to prawie nigdy nie działa. Znaczy, oczywiście, w pewnych momentach warto zainwestować w integrację, ale szukanie, że wszędzie za, za wszelką cenę integracji jest moim zdaniem kontrproduktywne. Bardziej mm -hmm. rozmawiamy przez. no. Ponad nas trzy kwadranse i tak tutaj rozpoczęliśmy od Loksika, prawda od tego narzędzia które gdzieś podąża za naszym strumieniem myśli troszkę nam ułatwia myśleć ale też ułatwia nam zachować to gdzieś mieliśmy w głowie linkując w różne strony potem żeśmy miękko przeszli do Simple Minda, czyli to są takie te dwie aplikacje czy te dwie podpowiedzi które tutaj nam dzisiaj przynosisz czy jeszcze jest coś, jakiś temat, jakaś aplikacja, jakaś inspiracja, z którą chcielibyśmy tutaj zostawić naszych mm. widzów, coś, co wpadło w twoje radary produktywności gadżetowej. Wiesz, co? Chodzi za mną jeszcze jeden temat: taki. Ja go nazywam roboczo system zarządzania zadaniami w każdym domu. Mm -hmm. Długo się zastanawiałem, i zastanawiam ciągle, bo to jest w obszarze moich poszukiwań, takich też i zawodowych i, i może trochę szerszych, co można by było zrobić, żeby ludzie bardziej świadomie gospodarowali swoim czasem. Już nie tylko w kontekście przepracowania, jakby, ale też żeby bardziej świadomie robili to, co jest ważne, co jest dla nich ważne. Bo dzisiaj jakby żyjemy w bardzo takim przebodźcowanym świecie, takim mamy bardzo dużo szans, możliwości, fajnych pomysłów, tylko tego jest za dużo, żyjemy w świecie nadmiaru możliwości. I moja robocza taka hipoteza jest taka, że jeżeli byśmy nauczyli współczesne pokolenie korzystać z systemu zarządzania zadaniami, to to wygeneruje też naukę pewnych pożądanych nawyków, które wpłyną na ich skuteczne działanie. I pewną systematyczność, i pewną refleksję, i wprowadzą w ogóle skupienie przede wszystkim, coś, co dzisiaj jest bardzo trudne do osiągnięcia. Wiele osób ma kłopot z koncentracją. I również takie myślenie efektami, a nie tylko takim działaniem: róbmy, 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 tylko jaki efekt, bo system zarządzania zadaniami wymaga nauczenia się pewnego sposobu myślenia. I to, no jest to jest moja ciekawe, hipoteza robocza. Bardzo ciekawy wątek, bo ci powiem, no dzisiaj przed południem, gdy prowadziłem zajęcia u mojego klienta i mieliśmy przerwę kawową i w kuchni z kilkoma osobami, żeśmy sobie rozmawiali i oni się po czy po lekturze książki GTD, czy po GTD, jeden jedna z tych osób mówi, słuchaj kurczę, ale no, dlaczego nie są tak popularne narzędzia, aplikacje do GTD? Ja mówię, no wiesz, no Nozbi na przykład tak naprawdę wypłynęło na bazie GTD i tak dalej. On mówi, no tak, tak, a jedna z koleżanek mówi, no wiesz, tak naprawdę to nie chodzi o narzędzie, ale o charakter, mówi to, tak naprawdę wyprodukowanie kolejnych narzędzi nie rozwiąże braku pewnych sposobów działania, które są wciąż w GTD, jeżeli nie postanowisz zmienić swojego podejścia, jeżeli nie postanowisz inaczej funkcjonować i wtedy sobie znajdziesz ewentualne narzędzia. narzędzia. I to mi się tak ładnie spisuje z tym, co ty powiedziałeś, świadomie robić to, co ważne, czyli, czyli no jeżeli są pewne narzędzia, które nam ułatwią okay. wejść w pewien sposób zmiany nastawienia, ale no jednocześnie nas zaproszą do tego, żeby mieć tą gotowość, bo no. żadne narzędzie za nas niczego nie odrobi i ty mówiłeś, że latach doświadczeń nie wierzysz w integrację narzędzi, a ty tak. powiem ze swojej strony, a ja z kolei nie wierzę w to, że kolejne narzędzie rozwiąże komuś problem z jego charakterem, tak? Czy z jego Jasne. zorganizowaniem, czy z jego ogarnięciem się. Jasne, to jest w ogóle, wiesz, w tym świadku produktywnościowym to jest taka częsta dyskusja, czy najpierw trzeba zmienić mindset a później pójść za narzędziem, czy zacząć od narzędzia, a mindset jakby się wykształci przy okazji. Mhm. Ja myślę, że mhm. prawda jest gdzieś pośrodku, nie, jak, mhm. jak zwykle. I y, tu bardziej chodzi mi o, o takie spojrzenie, że to jest też moje doświadczenie jakoś klientów, nie, że mhm. jak spotykam się z przepracowanymi ludźmi, to właśnie oni mówią, wiesz co Marcin, ale na tym mindsetie to już wiele osób próbuje z nami y, pracować. Aha. I my się na tym wykładamy. My mamy wrażenie, że tu trzeba konkretu. I Aha. bardzo często rozpoczęcie rozmowy od narzędzia, czyli powiedzenie: No dobra, to spiszmy sobie najpierw, jakie konkrety chcecie osiągnąć, I czym wy musicie w ogóle zarządzać, jak w ogóle doprowadzenie człowieka do sytuacji, że zobaczy, ile ma otwartych zadań, jest dla wielu osób takim doświadczeniem, że o rany, nagle widać, jaki mam dług czasowy, że żeby to wszystko dostarczyć, to mi życia nie starczy. Tak. Tak, tak. I to jest wtedy punkt wyjścia do tego, żeby zacząć rozmawiać no dobra, to co jest dla Ciebie ważne? Wiesz, to może zatrzymaj się i co tydzień zrób przegląd tygodniowy, nie? Jakby do, do właśnie tych rzeczy związanych, które jakby zakadra, za, zakwalifikowałeś do, 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 do kwestii, do, do kategorii charakteru. Tak, no masz jak sobie zdam sprawę z tego, jak mam ten dług do wykonania, dopiero wtedy zaczynam myśleć w kategoriach pareto, no to zrobię te 20% najważniejsze, żeby ten to osiągnąć, to zrobię wtedy triaż, tak? Oznaczając, co mam zrobić, czego Coś mam nie mam robić. Tym ale... zrobić, tak, tak. tak. I wiesz co, bo tak, tak. Mieliśmy rozmawiać o aplikacjach. Aha. Jakbyś mógł pokazać na chwilę to, to, co mam na ekranie. Bo właśnie chciałem tak bonusowo, i to nie jest lokowanie produktu. To jest znowu jakieś odkrycie. Stosunkowo Aha. nowe, chyba trochę starsze niż Loksik, ale stosunkowo nowe. To jest aplikacja TikTok. Aha, ona jest na twojej stronie polecana z tego, co uwagę. Tak, ogóle, jest to jedna tak? z tych aplikacji, którą polecam. Uważam, tak. że w takiej kategorii budżetowej. Ta aplikacja kosztuje w wersji. Premium 2,5 dolara miesięcznie. Aha. To jest tam niecałe 15 zł miesięcznie. Ma dosyć dużo funkcji tych darmowych, myślę, że w zupełności wystarczających na początek. I generalnie uważam, że na poziomie takim osobistym. Czyli dla takich osób, które są w sytuacji, ja chcę sobie ogarnąć moje życie pozazawodowe, albo moja firma nie, nie jest zainteresowana, czy my będziemy mieli jakąś aplikację, czy nie, to ja sobie po prostu samemu zorganizuję pracę. Uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie. Widać, że tam twórcy właśnie nastawili się na pojedynczego użytkownika. Kiedyś Nozbi takie było. Niestety Nozbi w pewnym momencie zdecydowało, że bardziej chce iść w układanie zespołów, i dzisiaj. Mają tą starą aplikację Nozbi Personal, ale ona jest nierozwijana. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że TikTik tik tutaj właśnie to jest aplikacja dla zwykłego śmiertelnika. Drugą, jeżeli ktoś by szukał darmowej, o tym powiedziałeś, tej darmowej, dzisiaj ciągle darmowa czy bezpłatna jest Microsoft To Do. To jest dawny Wunderlist i Microsoft udostępnia to za darmo. Trzeba sobie jasno powiedzieć, jako narzędzie, które docelowo ma zachęcić do kupienia całego pakietu Microsoft, natomiast sama aplikacja w pełnej funkcjonalności, absolutnie bez żadnych ograniczeń, jest chyba jedno ograniczenie ilość danych to jest tam chyba 20 czy 40 giga, więc w ogóle nie, nie, jeżeli nie będziemy tam przechowywać zdjęć, plików i tak dalej, to w zupełności wystarczy, to to ToDo jest w pełni darmowe. I, i moim zdaniem czy TikTok czy Tudu to, to są właśnie takie narzędzia, od których warto zacząć tą przygodę, w ogóle zobaczenia, czy takie narzędzie to jest dla mnie. Czy ja jestem w stanie zorganizować sobie pracę właśnie w taki Bardziej uporządkowany sposób. Dobra, teraz już nie możesz usunąć tej po systemy, bo ona już tutaj na trwałe na YouTube się będzie wyświetlać. Tutaj, jak widzisz, mamy kanał, który to się to. przesuwa, prawda? MarcinKwieciński.pl, ukośnik systemy, bo skoro podawałeś te nazwy, to ja już nie nadążałem tworzyć tych banerów z tymi nazwami, myślałem sobie, to już wrzucę po prostu link i już widzowie słuchając Sprawdzają. Ciebie gdzieś na drugim ekranie będą sobie na Sprawdzają. stronie systemy, sprawdzać te aplikacje, pisze, jak się nazywa, i jeszcze jak tam te linki będą działać, sobie będą klikać, od razu wchodzić w te aplikacje. Dobrze, dobrze. Marcinie, myślę, że już czas do brzegu. Po raz kolejny nam się świetnie rozmawiało i też mamy nadzieję, że dla Was, drodzy widzowie, ta rozmowa była interesująca i zachęcamy Was do dyskusji w komentarzach, bo też nasze doświadczenie jest takie, że w czwartek, gdy o 19.00. Ten materiał jest na kanale, to część z was ogląda, część z was na bieżąco, w czasie premiery czy na żywo komentuje. Natomiast potem zwykle te filmy trafiają do dziesiątek, setek, a niektóre nawet do tysięcy widzów i zachęcamy tych z was, którzy nawet później, już po tygodniach czy miesiącach to obejrzą, zostawiajcie komentarze. Ja na te komentarze będę reagował, a też wiem, jak złapać wrażliwszego Marcina, gdyby to Marcin na te komentarze musiał też reagować. Tak jest, będziemy reagować. Dobrze, dobrze. Marcinie, czy chciałbyś jeszcze tam na koniec jakąś puentę, jakiś komentarz, jakąś inspirację zostawić, nim się rozejdziemy? Ja myślę, że już dzisiaj starałem się dać dużo inspiracji, to, to, to wystarczy. Myślę, że takie w ogóle spojrzenie, że narzędzia po prostu ułatwiają nam życie, tak? Jakby to nie ma ich co jakoś mitologizować, że to nagle zmieni nasze życie. To by była pewna skrajność, pewnie nie, nie miałem co wiele wspólnego z prawdą, ale z drugiej strony też nie ma się co ich bać. No, ludzie od zawsze. Ułatwiają sobie życie za pomocą narzędzi. W cyfrowym świecie jest bardzo podobnie I, i, i myślę, że warto eksperymentować, sprawdzać, co mi służy, i później zostawiać to, co, to, co rzeczywiście przynosi mi wartość. Super, dzięki, dzięki Marcinie. A Was, drodzy widzowie, proszę też o problemy i o pomysły, na jakie tematy chcecie porozmawiać, bo bardzo często jest tak, że nasze spotkania wynikają z tych problemów, które pojawiły się w komentarzach. Także, jeżeli widzieliście dzisiejsze spotkanie z Marcinem, widzieliście może poprzednie, jeżeli jeszcze nie widzieli, to tutaj na górze klikniecie sobie w kartę i tam traficie na poprzednie spotkanie z Marcinem i będzie, o kurczę, ty mógłbyś jeszcze raz Marcina zaprosić, bo wiesz co, Marcin tak wspomniał tylko o tym czy tamtym temacie, prawda? Albo nie. Nie Marcin, tylko ktoś inny, czy jakieś inne tematy. Także słuchajcie, tutaj największą radością prowadzenia kanału na YouTube jest interakcja ze społecznością, to, że mogę reagować na wasze prośby, no bo się zwykle okazuje, że jedna osoba o coś prosi, a potem są setki tysiące osób, które robią, kurczę, skąd oni wiedzieli? Ja miałam ten problem, prawda? I oni go złapali. Także tutaj bardzo Was gorąco zachęcam do komentowania i w tym konkretnym temacie, temacie właśnie aplikacji, temacie tych rozwiązań, o których żeśmy z Marcinem rozmawiali, ale też każdy inny temat, bo bardzo się cieszę, że... Potrzebujecie tego kanału, że korzystacie, że rośnie liczba subskrybentów, ale najważniejsze dla mnie są nie subskrypcje, nie polubienia, ale komentarze. To jeżeli dajecie informację, słuchaj, wiesz, o to tam, to czy możesz pomóc w tym czy innym temacie, to to tak naprawdę jest serce tego kanału. Także bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze i proszę i proszę o dużo więcej. Także żegnamy się już, żegnam się z Tobą Marcinie, żegnam się z wami, drodzy widzowie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pogodnie pozdrawiam. Cześć, cześć!